Kalendarz wydarzeń kulturalnych został zaprezentowany przez prezydenta miasta oraz dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach. I rzeczywiście rok zapowiada się w kulturze imponująco. Za nami takie wydarzenia jak koncert noworoczny, Kaziuk, a przed nami Alicja Andrulewicz. Poza Suwałki Blues Festiwalem poleca szczególnej uwadze dyskusyjny klub filmowy. To znakomite spotkania z pełnokrwistymi bohaterami różnych filmów. I cieszę się bardzo, że jest znakomita frekwencja na tych spotkaniach. I ten projekt odbywa się w takim schemacie. Prelekcja, projekcja, dyskusja. W DKF-ie prezentowane są przeróżne dzieła filmowe, ale nie te, do których przyzwyczaiło nas komercyjne kino. Szczegółowe informacje o bieżących propozycjach DKF-u znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, a także w naszym magazynie kulturalnym prezentowanym na naszej antenie w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca. Nie sposób wyobrazić sobie maja w Suwałkach bez muzycznej majówki. Już pierwsze dni obfitują w wydarzenia tego rodzaju. Wystąpią oczywiście suwalskie zespoły, goście muzyczni zaproszeni ze Szczecina, tak zwany zespół Chorzy, ale również zespół rockowy suwalski wystąpi i myślę, że nie zabraknie dobrej muzyki jazzowej, bo też uważamy, że jakoś może troszeczkę ostatnio było mniej tej muzyki. 3 maja koncert Dino Jazz Band w plenerze. 1 maja w klasztorze wigierskim zaplanowano uroczystość, w której swój udział ma także nasze miasto. Obchodzona tam będzie 350. rocznica sprowadzenia kamedułów na nasze ziemię. Parafia i fundacja Wigry przygotowują różne działania, między innymi tam będą i koncerty, ale będzie i otwarcie sezonu turystycznego. Wśród koncertów występ Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Końcówka maja to także Muszelki Wigier. Mnóstwo będzie spektakli tanecznych, baletowych, muzycznych, ale też i w plenerze, mam nadzieję, w tym roku trochę więcej pokażemy wydarzeń, o ile pogoda pozwoli. 26 maja czeka nas także uroczystość w Suwałkach. Na swoje miejsce trafią figury założycieli naszego miasta, świętych Romualda i Rocha. Chcemy ustawić i odsłonić te dwie postacie ulokowane na takim głazie, dużym kamieniu, na rondzie zlokalizowanym tam na końcu ulicy Kościuszki, przy Tesco, przy stacji paliwowej. No i tutaj będzie też taka uroczystość, tam będzie również inne wydarzenia, będziemy modlić się w intencji Suwałki, Suwalczan też, no będzie ta nowenna zainicjowana w 2010 roku przez biskupa łódzkiego, biskupa Jerzego Mazura. I później będzie taki piknik tutaj rodzinny chyba w parku. I koncert zespołu Nie ma go tu. Ten zespół zasłynął podczas inauguracji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wyraża ochotę przyjechać do nas. Mogę tylko powiedzieć, że ten zespół zasłynął też z takiej kompozycji Błogosławieni Miłosierni, która stała się oficjalnym hymnem Światowego Dnia Młodzieży. Atrakcyjnie zapowiada się też Dzień Dziecka. W mieście powstanie kilka stref zabawy, muzyki i tańca. W dużej mierze rękę do tego przyłożyli sami mieszkańcy, którzy wymyślili i zagłosowali na to wydarzenie w plebiscycie budżetu obywatelskiego. W czerwcowych planach także wigraszek, którego nikomu rekomendować nie trzeba. Będzie konkurs orkiestr dętych, a także doroczny piknik kawaleryjski. Lipiec to Suwałki Blues Festival, a pod koniec tego miesiąca suwalski jarmark folkloru. W sierpniu jarmark kamedulski. Święto miasta pełne muzyki, zabawy połączone z jarmarkiem rękodzieła, lokalnych wyrobów, tradycyjnych produktów. Ukoronowaniem jarmarku będzie gala Włócznia Jadźwingów. Za wybitne osiągnięcia statuetką zostaną uhonorowani obywatele miasta i ci, którzy działają na rzecz jego rozwoju i promocji. Podczas święta miasta odbędą się też we współpracy z Tygodnikiem Wprost wybory Miss Suwalszczyzny. We wrześniu Sąsiedzi przy stole. Projekt kulinarny cieszący się sympatią suwalczan, którzy po prostu lubią dobrą kuchnię. SOK zainaugurował także współpracę z Teatrem Węgierki w Białymstoku. Efektem tej współpracy na początek będą 2 spektakle, które mogą być zaprezentowane poza stałą sceną Węgierki. Jest to 24 kwietnia May Day, spektakl teatralny, który uzyskał Nagrodę Publiczności na 16. Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie w reżyserii Krystyny Jandy i Teatr Węgierki zaprezentował
się zaprezentować ten spektakl w Suwałkach. Drugim projektem teatralnym we współpracy z Teatrem Dramatycznym jest w październiku spektakl Popiełuszko. Jak wiemy, ksiądz Jerzy Popiełuszko łączył w sobie to, co ludzkie i boskie. I tu będzie taki spektakl, który będzie pokazywał okruchy jego życia i splot bolesnych wydarzeń związanych z jego śmiercią. Z wydarzeń muzycznych należy wskazać jeszcze koncerty na dywaniku u Marii Konopnickiej, koncerty przy fontannie. W połowie marca Suwałki odwiedzi Krystyna Zachwatowicz, wdowa po Andrzeju Wajdzie. I planujemy w dniu 14 marca o godzinie 18 pokaz takich dwóch filmów związanych ze sobą. To jest to film taki dokumentalny Szabla mojego ojca i później będzie Katyń. Połączono te dwa filmy, fragmenty filmów w zasadzie Katyń. W sporcie również będzie się dużo działo.